Mowa będzie o błogosławionej Kolumbie Gabriel. Janina Matylda Gabriel, urodzona w połowie XIX wieku, wstąpiła do benedyktynek lwowskich. Bardzo ciekawe dziecko, bardzo uzdolnione, wspaniale, że tak powiem, wszystkie stopnie zaliczała, wszystkich przedmiotów. Wspaniały talent organizacyjny to też, co się oczywiście dopiero później ujawniło. I od dziecka samego chciała być zakonnicą i chciała być nauczycielką. No więc kiedy skończyła szkołę, mniej więcej dziś byśmy to nazywali na poziomie maturalnym, to wstąpiła do benedyktynek lwowskich, które właśnie jak większość ówczesnych klasztorów prowadziły szkoły. No i tam najpierw jeszcze się trochę uczyła, odbyła oczywiście wszystkie jak należy fazy formacji. Zrobiono ją nauczycielką. Zdawałoby się, że do tego została stworzona. Jej najgłębszą ambicją było coś więcej. Co się oczywiście jak najbardziej i z nauczycielską funkcją wiązało, bo z jakąkolwiek. Jej najgłębszą ambicją było, jak to kiedyś powiedziała, ambicją, pragnieniem właściwie, dążeniem. Ona to wyraziła tak: niechby mnie na proch starto, byle ten proch posłużył Bogu i przyczynił się do Jego chwały. Rzeczywiście nie żałowała siebie. Pracowała za siebie i za innych. No i jak mówię, ponieważ miała talenty organizacyjne, więc szybko zaczęto ją wciągać w to właśnie, co takie talenty umożliwiają. Sióstr nie było za dużo w ówczesnym klasztorze lwowskim, dlatego że to były czasy jeszcze, w których trzeba było udowadniać austriackiemu rządowi potrzebę przyjęcia każdej kolejnej kandydatki, więc były pewne ograniczenia i trudności. W każdym razie coraz więcej było takich funkcji w klasztorze i w szkole, których nie było komu zlecić, które zlecano jej. A było wiadomo już, że dziwna kobieta, im więcej ma do roboty, tym szybciej to robi i tym lepiej to idzie. No i tak w końcu w roku 1898, coś koło tego, czy 7, została obrana ksienią, więc wszystkie funkcje nauczycielskie musiały się już skończyć, ale na niej była cała organizacja, cały styl życia, cała duchowość zgromadzenia. Dawała sobie z tym radę świetnie, ku radości współsióstr przez 2 lata, a potem nagle krach. O co chodzi? Ona była trochę z pokolenia siłaczki albo innych bohaterek literackich. Ona widziała tylko jedno: coś jest do zrobienia, trzeba to zrobić. Natomiast była dosyć naiwna, jeśli chodzi o ludzi, z którymi się stykała. Oczywiście klasztor, zwłaszcza jeszcze prowadzący jakieś dzieło, zatrudnia straszną masę ludzi z zewnątrz i kontaktuje się z tymi ludźmi. Cały świat rodzin uczennic, cały świat rzemieślników dookoła. Klasztor nawet zatrudniał własnych stolarzy i ślusarzy, bo to wciąż było potrzebne. Otóż czeladnik stolarski wymyślił sobie
że on, jak to się mówi, jednym skokiem z nędzy do pieniędzy i zaczął się, że tak powiem, bardzo zalecać do panny Ksenii. Najpierw jako biedny sierota. Potem ona oczywiście chciała, żeby się uczył, więc była od niego starsza o dobre 15 lat, więc zdecydowanie traktowała go jak matka, ale on chciał czegoś więcej. Myślał, że może zostanie wielkiej damy, bo tak z jego punktu widzenia społecznej pozycji to tak wyglądało. No ona w końcu rozporządzała finansami klasztoru. Może zostanie takim utrzymankiem wielkiej damy. Jej to do głowy nie przyszło i nie mogło przyjść. To był zupełnie nie ten typ człowieka. Tylko trzeba pamiętać, że ówczesne społeczeństwo polskie było niesłychanie wrażliwe na wszelkie oskarżenia. Człowiek był póty niewinny, póki nic przeciwko niemu nie wymyślono. Jak wymyślono, to już równie dobrze jak winny. Skandal i napiętnowanie społeczne. No i ten chłopiec, Pawełek, mając już lat, no też za 20 wtedy, postanowił ostatecznie powiedzieć jej, czego od niej chce. No to dla niej był szok niesamowity, ale jednocześnie miała nakręcony już pomysł, że on powinien uczyć się rzeźby. No i odejść stamtąd jak najbardziej, skoro takie ma niecne pomysły. A jeszcze na dodatek do wszystkiego miała wtedy chyba zapalenie opon mózgowych, bardzo wysoką gorączkę, no troszkę przy tym ograniczoną poczytalność. Wyprawiła go do szkoły rzeźbiarskiej, chyba do Wiednia, z dużą rzeczywiście sumą pieniędzy, oczywiście z kasy klasztornej. Dla niej to była jałmużna. On to widział inaczej. Ale ponieważ nie dość jeszcze dostał, żeby sobie poszaleć, to drugie tyle dokradł u kupca we Lwowie. No i z tą sumą całą pojechał do Wiednia. Wpadł tam od razu. Bardzo wyglądało podejrzanie, że taki właśnie trochę oberwaniec tu pieniędzmi szasta. A ponieważ nie chciał się przyznać do kradzieży, to powiedział, że to wszystko dostał od Ksenii Lwowskiej, no bo był, prawda, jej takim chłopcem. No i wtedy się zrobił skandal. Wszyscy natychmiast potępili, bo to na pewno, jak oskarżenie rzucone, to już na pewno. A ona chora jeszcze o niczym nie wie. Zakonnice przerażone, one ją tak kochały, a tu coś takiego, no skąd one mogły wiedzieć? No może rzeczywiście, no nie wiedziały co robić, ale spowiednik, przecież jest spowiednik, który jednocześnie był ich wizytatorem. Znał klasztor i każdą z nich doskonale. I ten milczał. Nie powiedział nic, nie stanął w jej obronie. W ówczesnym pojęciu kobieta musiała być winna. Jak ją raz oskarżono, to znaczy, że jest winna. Ona dochodzi do zdrowia i znajduje sytuację kompletnie zmienioną. Cały Lwów jest przeciwko niej. Własne zakonnice kryją się po kątach. Kuria biskupia każe jej wynosić się ze Lwowa do Rzymu na śledztwo. Na litość boską, przez śledztwo na miejscu należało przeprowadzić. Tam byli wszyscy ludzie, którzy cokolwiek o tym wiedzieli. Ale arcybiskupowi i jego pomocnikom zależało tylko na tym, żeby się czarnej owcy z miejsca swojego, prawda, pozbyć. Niech sobie z nią robią w Rzymie, co chcą. Oni pokazali, że nie mają z tym nic wspólnego. No nie tak całkiem, dlatego że z jakichś przyczyn temu spowiednikowi, to był Józef Weber, zresztą już wtedy biskup pomocniczy i przez wszystkich
uważany za następnego arcybiskupa, też się tak dostało, że posądzono go, że on też był w tej samej sitwie, że tak powiem, że musiał 2 lata później wyjechać ze Lwowa, mimo że listy pasterskie pisano w jego obronie, ale prasa nie odpuszczała, no zawsze taka sensacja, to wiadomo. No, matkę Kolumbę posłano do Lwowa, do Rzymu, właściwie biorąc z niczym. Tam pomoc jakąś psychiczną i opiekę dała jej założycielka nazaretanek, Franciszka Siedlicka. Ona zajęła się tą wygnanką i trzymała ją u siebie przez jakieś 2 lata, podczas gdy trwało tak zwane śledztwo. To śledztwo prowadził z upoważnienia konkretnej kongregacji rzymskiej dominikanin, też zresztą błogosławiony, samych świętych tu mamy, prawda? Matka Franciszka przecież też jest święta. Błogosławiony Michał Cormier. No i on, uczciwy i normalny człowiek, mógł tylko powiedzieć, że on nie widzi żadnych dowodów winy. No nie było. No. Tym łatwiej, że w końcu, jeśli by jakiekolwiek były, to we Lwowie, nie w Rzymie. Ale nie było. Tymczasem i ona chciała wracać, ale na to się biskup, nowy zresztą już wtedy, i kuria absolutnie nie zgodzili. Nigdzie bliżej niż Kraków, prawda? Nie ma prawa wstępu do diecezji, nie ma prawa w ogóle tam być. No i co? Przecież ona wiedziała doskonale, że jest niewinna, że tego wszystkiego, co jej zarzucają, nie zrobiła. No ale kogo to obchodziło? Pozbyli się czarnej owcy i załatwione. Ktoś jej doradził, żeby tam wstąpiła do benedyktynek włoskich. I rzeczywiście spróbowała do klasztoru w Subiaco. No, bardzo benedyktyńskie miejsce związane ze świętym Benedyktem. Była tam rok i zupełnie się nie mogła znaleźć. Wiedziała, że jest nie na swoim miejscu, że to nie jest jej dom. Takie rzeczy się czasami wie właśnie. A poza tym ona wciąż jeszcze była w szoku. Pisała listy, prośby, te podania odrzucano. Wreszcie uzyskała ekskaustrację i wróciła do Rzymu, przy czym nigdy nie przestała chodzić w habicie. Jakąś pensyjkę taką groszową na jej utrzymanie płacił klasztor lwowski. No i co? Mogła do końca życia lizać rany w norce, prawda? A to nie był ten typ człowieka. Kiedy wreszcie stanęła psychicznie już jakoś na własnych nogach, zaczęła się rozglądać dookoła. Zaczęła katechizować dzieci w ubogiej dzielnicy Rzymu. No ale to jeszcze też jej nie wystarczało. Ona chciała takiej służby, która by była 24 godziny na dobę. A te dzieci, no to w ciągu dnia i tyle. Chodziła często do kościoła niedalekiego od swojej siedziby i tam kiedyś zwrócił uwagę proboszcz tamtejszy na jej osobę i na to, że ona tak się wciąż tam modli tak często. Zapytał ją, kim ona jest i czego właściwie szuka. Odpowiedziała mu bardzo krótko, szukam pracy. A on na to jeszcze krócej. To niech się siostra zajmie dziewczętami, które ze wsi do Rzymu przyjeżdżają do pracy i nie mają gdzie mieszkać. A on się zetknął z tym problemem już jakiś czas wcześniej i nie wiedział, co z tym robić. Jej oczy zabłysły, znalazła cel życia. No i teraz się zaczęło oczywiście szukanie funduszy. Z tej jej pensyjki to nie ani przeżyć. Przeżyć było trudno, a co dopiero jeszcze dom zakładać. Jej ideą było, że ona dla tych dziewcząt będzie prowadzić coś w rodzaju
domu rodzinnego. Nazywało się to tak, Casa Familia. I wtedy, zaczynając od tego księdza i wszędzie dookoła, zaczęła nawiązywać rozmaite kontakty. Tu taka jałmużna, tam inna. W rezultacie zawsze była w długach, ale też zawsze po kolei te długi spłacała, wpadała w następne i tak dalej. Papież Benedykt XIV był szczególnym dobroczyńcą tego zakładu. W każdym razie ona najpierw zaczęła od mieszkania, które w jakiejś kamienicy, każda kamienica w Rzymie nazywa się palazzo. Więc powiedzmy, że w jakimś pałacu wynajęła parę pokoi, pięterko. No i tam pierwszych kilkanaście dziewcząt zgromadziła. Chodziła po stacji kolejowej, chodziła po ulicach, patrzyła, czy ktoś jest taki właśnie, kto by podlegał, że tak powiem, pod ten gatunek ludzki. Bardzo szybko, oczywiście, trzeba było więcej miejsca, więc wynajęto inne mieszkanie, większe. Potem, i to okazało się za małe, więc dodano piętro nad tym, wynajęto piętro i tak to szło. W końcu miała chyba dwa domy w Rzymie. Zgłosiły się pierwsze kandydatki, które chciały pracować razem z nią. Matka Kolumba była strasznie wybredna, jeśli chodzi o to. Bardzo silny prowadziła odsiew, żeby zostały rzeczywiście z nią tylko te, które naprawdę chcą się tej służbie poświęcić i niczego innego nie szukają. Dzisiaj jest bardzo prężne zgromadzenie, które działa w Rzymie, w Rumunii chyba, znaczy we Włoszech, w Rumunii i gdzieś jeszcze w Afryce, nie pamiętam. Zresztą kilka klasztorów mniszek benedyktynek przyłączyło się do niej i też podjęło tę samą działalność. W rezultacie ona stanęła na czele, w ciągu powiedzmy 20 lat, stanęła na czele sporego zgromadzenia, dla którego musiała opracować ustawy, oparte oczywiście na regule świętego Benedykta, ale własne, bo to specjalny rodzaj życia. No i tak to szło od rzemyczka do koniczka. Były dwa okresy w jej życiu, w którym niesamowitą miała robotę, a to z tej przyczyny, że raz to był koniec, w ogóle wojna pierwsza światowa i zwłaszcza pod koniec już, gdzie sytuacja uciekinierów z objętych wojną terenów włoskich na północy Włoch była straszna i ona musiała te dziesiątki całe ludzi gdzieś pomieścić i czymś żywić. No ale to się zakończeniu wojny to się już jakoś rozeszło z powrotem do swoich domów. Po czym było, nie pamiętam dokładnej daty, straszne trzęsienie ziemi w Apeninach. I wtedy też gromada, chmura cała, dzieci, dziewcząt, które z tych terenów uciekły i błąkały się, nie miały gdzie się podziać. I wtedy też ona robiła co mogła, żeby pomieścić ich jak najwięcej, wyżywić ich jak najwięcej, zatroszczyć się. Ona się zresztą troszczyła jak matka. W Rzymie już się znano z tego, że w jakimś powiedzmy zakładzie, czy to gastronomicznym, czy fryzjerskim, czy w biurze, czy w kinie, czy gdzieś, zjawiała się wysoka, tęga dama w czarnym habicie, która z nienagannymi manierami, znano ją z tego, tłumaczyła właścicielowi, że powinien jednak bardziej zadbać o swoje pracownice, konkretnie o tę, a tę, bo ja jestem tutaj jej opiekunką i że trzeba się jednak zatroszczyć o właściwą pensję i takie rzeczy. To ludzie oczy otwierali, ale jej się bardzo często udawało rzeczywiście przeprowadzić tego typu akcje ratunkowe. Pod koniec życia, to już był chyba początek lat 30., ja w tej chwili nie pamiętam dokładnie dat,
Pod koniec życia centrum zgromadzenia było już na peryferiach Rzymu, tam gdzie jest do dzisiaj. Tamże obok był kościół parafialny i całe mnóstwo dzieci, tak dziewcząt, jak i chłopców, zbiegało się tam często. Niektórzy z nich, zwłaszcza właśnie ci chłopcy, to byli ministrantami. Ten i ów później został księdzem. Taka była kariera późniejszego wikariusza, kardynała wikariusza Rzymu, który stamtąd właśnie się wziął. I to on na pół wieku już po śmierci matki Kolumby nie mógł zapomnieć i zaczął proces beatyfikacyjny w diecezji rzymskiej, no bo tam ona umarła i mieszkała długie lata. Właśnie jako tej, która się tak bardzo zasłużyła Rzymowi, całemu społeczeństwu w swoich czasach. No a we Lwowie wciąż ona była tematem tabu. Sama znałam starowinkę zakonnicę, która nieco po wyjeździe matki Kolumby trafiła do szkoły, jeszcze szkoły, nie nowicjatu, tam u benedyktynek lwowskich i mówiła mi, że u nich nie było wolno w ogóle o niej wspominać, że to taki straszny skandal, prawda, i tak dalej. No cóż, są książki, pamiętniki ówczesne lwowskie kleru, które też mówią o niej najgorsze, co mogło być. Bo nikt nie sprawdził, nikt nie pytał, nikt nie chciał naprawdę wiedzieć. Oskarżona to winna. No a teraz mamy kolejną błogosławioną. Zgromadzenie przez nią założone jak najbardziej działa, jako się rzekło. No i rzeczywiście okazało się, że stało się to, o czym ona marzyła jeszcze w młodości. Bo rzeczywiście została starta na proch, ale ten proch zalśnił.